Moim kolejnym gościem jest były koszykarz, reprezentant Polski, pan magister oraz trener, który awansował do pierwszej ligi. Powiedz mi tylko, Wigry AZS Politechnika Opolska. Dziękuję ci, że przyszedłeś, Dominik. Witam cię. Witam, cześć. Serdecznie. Witam. Słuchaj, ja tak sobie tę rozmowę podzieliłem na to, jak byłeś zawodnikiem, a potem przejdziemy jakby na karierę. Na dłuższą i na trenerską. No tak, a zależy o czym będziesz więcej mówił. Natomiast zacznę tak. Jesteś rodowitym wrocławianinem. Tak, urodziłem się we Wrocławiu. A z jakiej dzielni pochodzisz? Stare miasto, no Szczepin, te sprawy. Okej. No to dobrze, powiedz mi, jak trafiłeś do Gwardii? To był twój pierwszy klub taki zawodowy i chyba w juniorskiej grupy też tam? Tak, tak. Zacząłem w Gwardii Wrocław. Po prostu Gwardia miała dobrych trenerów, chodzili po szkołach, szukali zdolnej młodzieży. Najczęściej na SKS-ach, bo wtedy te SKS-y trochę inaczej wyglądały, bo na SKS mogło się załapać tylko osoby, które miały gdzieś tam dobre wyniki w WF-ie. Brały udział w zawodach szkolnych, no ja taki byłem. No i trener chodził i gdzieś tam mnie wypatrzył. Namawiał mnie długo, bo na początku nie chciałem, ale w końcu mnie namówił i przyszedłem na trening. No i tak to się zaczęło. To było w szóstej klasie szkoły podstawowej. A jak się nazywał ten trener? Wojciech Błaszak. Okej. Jak z Maćkiem Zielińskim rozmawiałem w pierwszym odcinku, wspominał zasadę, że słaba kość pęka. W Śląsku chyba tak było. Czy tak w Gwardii były podobne klimaty, jeśli chodzi o treningi? Znaczy ogólnie kiedyś tak się trenowało, nie? Nie było zmiłuj. Ta selekcja była większa, więcej chłopców gdzieś tam zaczynało trenować i po prostu ci mięcy, że tak powiem, odpadali. A ci twarci zostawali. No wiadomo, nie wszyscy się nadają do tego sportu, bo on ma nieprawdopodobną weryfikację, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no bo zaczynając w wieku tam 12, 11, teraz nawet szybciej się zaczyna, no to te dzieci mniej więcej wyglądają tak samo, ale później z roku na rok chłopcy, którzy szybciej dojrzewają w wieku 12, 13, 14. I mają włosy na nogach. Tak, mają włosy na nogach i nie tylko przestają rosnąć, a ci, co są późnorozwojowcy, rosną dłużej, dłużej się rozwijają. Ja taki byłem, ja miałem 18 lat, jeszcze rosłem, a więc koszykówka, nie wiem, pewnie siatkówka też, ale koszykówka w tym względzie jest bezwzględna. Kto nie rośnie, to się szybciej wykrusza, a to też źle, bo wiadomo, ci mali też są potrzebni. No tak. jeszcze nie wiem ile, ale jeszcze trochę tak, napiszę. Słuchaj, a powiedz mi, jak porównasz te treningi z tym, co wtedy było, a teraz to jest jakby, jeśli chodzi o... Wtedy to było raczej bez głowy robione, na zasadzie takiej... Nie, wtedy też to wszystko miało ręce i nogi, tylko wiadomo, no teraz już ludzie mają... Prewencję. Mango Gdynia ja to nazywam. Nie, mają większe pojęcie z tego względu, że już wiadomo, świat się otworzył. Świadomość się zmieniła, Świadomość się zmieniła, świat się otworzył, już te metody zagraniczne w NBA, to wszystko już jest gdzieś dostępne. Nawet ja na stare lata zacząłem jakieś takie klimaty Dokładnie. Robić. A wtedy no, myśmy się jakby kotłowali w tym sosie takim PRL-owskim. No. To co wiedzieliśmy, to ta szkoła bardziej ze wschodu, nie? Okej. Okay. To właśnie to chyba powiedzenie stamtąd. Czyli za ryj i biegamy. Tak. Maciek też wspominał, że raczej było na krzyki niż pozytywnie. No było ciężko, bo ja pamiętam, jak pojechałem na pierwszy obóz seniorów w wieku 17 lat, to w zasadzie obciążenia, które były na siłowni... Robisz. Od razu. Tak, musisz dać radę, no i tyle. No i Gwardii jakby pierwsze sukcesy też osiągałeś, dziś medale były. Tak, tylko... Ale mistrzostwa nie zdobyłeś chyba. Tylko, nie, ale mówisz o grupach młodzieżowych? No już przechodzę jakby do seniorskiej, bo teraz, no możesz powiedzieć o grupach młodzieżowych. Znaczy, bo to też trochę inaczej wyglądało wtedy, w tamtych czasach, bo nie było tych U, tam 14, 16, czyli tak wszyscy... Dalej. Nie, był kadet, zaczynał się od kadeta, nie? Tego młodzika to wprowadzili niedawno. Okay. I ten kadet to były Mistrzostwa Polski U15. Nie? Ja to miałem U15, później jeszcze był junior, a juniora starszego też nie było. Nie? Był kadet chyba i junior, to jest to, co pamiętam. No to w tym kadecie zrobiliśmy złoto, nie? Złoto, w Gwardii.
Ale już seniorskie nie udało się, jakby finał był? Seniorskie mieliśmy, tak, to w wieku 17 lat to był ten pamiętny finał we Wrocławiu, to graliśmy ze Śląskiem, to przegraliśmy 3-2. A gdzie te mecze się odbywały? Na hali ludowej. Na hali ludowej, tak. Komplet pewnie, nie? Tak, tak, ale to jeszcze była ta hala przed remontem i to troszeczkę inaczej wyglądała. Okej. Okay, taki swój klimacik miało. No i dobrze. No kino i... było pamiętne. Tak. Słuchaj, stamtąd z Gwardii trafiłeś w 94 roku, dobrze mówię? Jeśli internet nie kłamie, do Śląska, tak? Pewnie tak. I zostałeś, nie wiem, skończyła ci się umowa, czy zostałeś wykupiony? Nie, wykupiony. Okej. Okay. No ale jak, powiedz mi, te lata jakby ze Śląskiem chyba najlepsze są, nie? Jak wspominasz sobie te najlepsze lata w karierze? Tak, wzloty i upadki, wiadomo, jak to w sporcie. No, też fajnie, bo jak... przeszedłem do Śląska, to był ten pamiętny rok, gdzie był ten bunt, prawda? I to tak troszeczkę niemiłe wspomnienia, aczkolwiek rok później jakby zwrot o 180 stopni, odmłodzony zespół, Maciek wrócił ze Stanów i zrobiliśmy... I też media robiły swoją robotę, bo kiedy tak poczułeś, że jest ten boom na basket we Wrocławiu? To był przełom chyba gdzieś wieku, tak, nie? Tak zaczynało, aczkolwiek, no wiadomo, no ta koszykówka to zawsze gdzieś tam była z boku, nie? Ta piłka nożna, siatkówka może jeszcze wtedy też, nie? Ale... No ale przecież pamiętam finały, to przecież Jedynka pokazywała o godzinie 13, nie? To prawie cała Polska to oglądała. Ale to już później. No jakby, no tak, tak. Tak, to może... był ten moment taki. A to po tych mistrzostwach tej Europy w Barcelonie. Też był ten w 97 roku. To był ten moment taki, że faktycznie ta koszykówka miała swój wzlot. Okej, okay, a powiedz mi, jak te Mistrzostwa Polski zdobywaliście, to jakby to już wszyscy wiemy, to były te głównie finały z Anwilem, ale Maciek tak troszkę się otwierał, powiedz mi, jak takie imprezy wyglądały hardkorowe, jakaś taka historia, jeśli możesz zdradzić teraz na przykład, czy na gorąco jesteś w stanie sobie bo teraz wszyscy są tacy... Spokojni raczej bym powiedział. Znaczy, wiesz co, no hardkorowe. No. No wiadomo, no gdzieś tam wodze fantazji puszczają. Tam szczegóły to no... Niekoniecznie, no. Niekoniecznie można o tym mówić, aczkolwiek no zresztą to jest normalne, że... No celebracja człowiek, była, tak, człowiek jak gra, trenuje i osiąga jakiś sukces, to w pewnym momencie jest moment na pracę, jest moment na zabawę, świętowanie, nie? Tak. I w tamtym momencie wydaje mi się, że jeżeli wykorzystujesz 100% swoich jakby zasobów i zdobywasz, robisz sukces, no to też później wykorzystujesz 100% tego czasu na zabawę. Wiesz, czemu pytam, bo jakby ja, jak wyście grali wtedy, ja głównie pamiętam ten przełom wieku, jak graliście te już finały z Anwilem i Maćka Zielińskiego o to zapytałem właśnie, bo byliście jak dla nas i mojego rocznika, jak, ja mówiłem jak Beatlesi, nie, tutaj po prostu, bo taka była prawda, nie, to było, wszyscy chcieli iść na Śląsk, dlatego mnie to też ciekawi, jakiego zwykłego chłopaka z osiedla, co tam się działo. No dobra, ale nie będę cię męczył, jakby ten na razie wątek Śląska do twojego trochę przeskakuje trochę datami, natomiast chciałbym poruszyć Pruszków, bo przeszedłeś do Pruszkowa, to już kontrakt się skończył, czy też Pruszków cię wykupił? Nie, to tak w tych dzisiejszych czasach obowiązuje, czyli ja miałem ten pierwszy, ten wykup, to był Śląsk, co zrobił, nie? I tą sztywną kartę teoretycznie, co wychowanek, jest się wychowankiem w danym klubie i się przechodzi do następnego, pierwszego, kolejnego, okay. To ten klub musi wykupić tą sztywną kartę, to zrobił Śląsk. Jeszcze pamiętam ten wojskowy, bo to tym transferem zajmowali się żołnierze, ci co pracowali na Oporowskiej, to zajmowali się właśnie tym moim przejściem. No a do Pruszkowa to już nie. Sorry, a w Gwardii policjanci. Pewnie tak. No nie tak, bo każdy, no tak. Każdy był na etacie, może nie byli to policjanci zawodowi, ale każdy był na etacie. A w Pruszkowie ci, co sprzedawali hop. Nie, żartuję, ale wiesz co, są takie legendy,
też ciebie pytałem, nie wiem, czy mi powiesz, ale rozbiłeś bank podobno wtedy tym kontraktem w Pruszkowie, prawda to, czy nie? Znaczy, to, no... to był twój najwyższy kontrakt w karierze? Nie, nie był najwyższy. O, ale... a widzisz, czyli... No. Ale, wtedy chyba, się... ale wtedy ty chyba najwyższy, ty się tak jakoś wszyscy mnie czepili, a to chyba bardziej za sprawą pana Schetyny, który to bardziej rozdmuchał, że tyle pieniędzy mi klub daje, no, bo ja miałem grać w Śląsku, a poszedłem do Pruszkowa, to zrobiłem takiego psikusa tutaj we Wrocławiu, nie? No na pewno, bo to tak wiadomo. No, aczkolwiek stwierdziłem, że jak nie teraz, to kiedy i nie żałuję tego ruchu, a w Pruszków naprawdę miło wspominam 3 lata. Bo ty tam z Adamem Wójcikiem też grałeś, tak? Nie, Adam był wcześniej. A, okej, czyli się minęliście, widzisz. Ta. To. No, Adam był wcześniej, rok albo 2 lata nawet wcześniej tam grał. Ja właśnie Adama wzięli z Gwardii. Chyba, tak. Dominik, a wtedy jakby do tego momentu kontuzje cię omijały chyba, nie? Miałem kontuzję w Gwardii, ale i miałem też nie. Powiesz, o co mi chodzi, o kolano po prostu, kiedy tak naprawdę musiałeś usiąść na tyłku i walczyć o powrót do zdrowia. To było kiedy? Taka najpoważniejsza to była w Pruszkowie. W Pruszkowie, to nawet nie w Pruszkowie, bo kontuzję doznałem na kadrze. Okej. Okay. Między jakby sezonem. W okresie letnim to było zgrupowanie na kadrze, no i to było ewidentne gdzieś przeciążenie. A który to był rok w Pruszkowie? To był po pierwszym roku. Po pierwszym, a powiedz mi tak szczerze, no bo ja też przeszedłem przez kontuzję i uważam, że zresztą ja taką przeżyłem, że lewą rękę mam, pamiętam, wiesz o tym, nie? Pamiętam. Ale byłem w takim wieku, że uważam, że... No na pewno gdzieś więcej mógłbym osiągnąć niż, nie powiem, że mało, bo na to, co zrobiłem, to i tak maksa wyciągnąłem, myślę, prawie. Natomiast ty myślisz, że bardzo ci zahamowała jakby karierę troszeczkę? Wyjazd za granicę byłby realny? Wiesz co? Takie wiem, że to jest takie gdybanie teraz, natomiast... No... Znaczy, ja ci powiem tak, jak ja zaczynałem grać w koszykówkę, uwierz mi, że nigdy nie patrzyłem... pod kątem, tak jak teraz widzę, że dzieci patrzą, że planują treningi, planują swoje kariery. Wtedy to po prostu, to miała być przygoda. Okay. I to była przygoda. Ja tego nigdy nie traktowałem w kategoriach, że ja mam robić jakąś karierę ogólnopolską, światową, NBA, cokolwiek. No bo wiesz, dzisiaj teraz jak ktoś ma średnio 10 punktów, no czy gdziekolwiek, to już a to może... i kontrakty im obiecują, no ale to są agenci. Inne czasy. Jasne, tak samo jak się inaczej już trenuje, tak samo też zawodnicy inaczej podchodzą do swoich. I wiesz, karier. Że każdy młody chłopak ma agenta, nie? Co jest jakąś taką abstrakcją. Słuchaj, ja to mogę nazwać, że ja to traktowałem, że... najważniejsze było dla mnie tu i teraz i jutrzejszy mecz. A co będzie pojutrze, to mnie już nie interesowało. Czyli jak Małysz. No. Każdy kolejny skok. Tylko bananów nie. I bułki. Słuchaj, jeszcze a propos Pruszkowa. Opowiadałeś mi, że mafia pruszkowska z wami przebywała na siłowni, ćwiczyli z wami, tak? Tak. Coś ten, masa, kiełbasa, kto tam się pojawiał? Tak, no byli ci, no masa też był. Z takich ciekawostek, no to na przykład mieliśmy, no tak jak zawsze w masie trening tam siłowy rano, no to my ten trening rano mieliśmy mieć, dajmy na to o 10:00, no to spotykaliśmy się najpierw na sali, jakaś rozgrzewka i trener, wtedy był trenerem Żolik, szedł na siłownię się zapytać, czy już możemy wejść, nie? A chłopcy mówili, że jeszcze 10 minut, to trener wracał, słuchajcie, jeszcze 10 minut, musimy coś porobić. Ale oni raczej was tak pozytywnie chyba, tak, nie? Tak, nie. Chodzili na mecze, nie? Chodzili na mecze, kibicowali nam i de facto... No, wszyscy mówili, że w Pruszkowie to były mafijne pieniądze, aczkolwiek nie wiem dlaczego, bo to był wtedy sponsor PKS, ten taki, ta spedycja, transport, nie? No, oni dawali pieniądze, to nie wiem, po co miałaby mafia to dawać. Wiesz, no, to takie, ludzie chcą o czymś gadać, nie? To im pasowało najlepiej, nie? Tak, ale to, no, po prostu oni tam byli, notabene Pruszku to było bardzo spokojne miasto, nie? Tam się nic kompletnie nie działo, żadnych strzelanin, ani pościgów. Ja tylko słyszałem, nie wiem, czy to ty mi opowiadałeś, bo też byliśmy razem w pokoju na
koniec też twojej kariery, że jak wchodzili do pizzerii, to, to bez nie musieli czekać w kolejce w ogóle, tam wszyscy od razu na tip-top. Tak, tam do sklepu się wchodziło, to no to ma miejscowość 30 tysięcy no ludzi, tak, no to czy może więcej teraz, nie wiem, nie chcę ich tam obrażać, że to małe miasto, ale... Wszyscy się znali, nie? No, bo tak, wszyscy się znali, do sklepu się wchodziło, no tam bez przesady, nikt nic za darmo nie dawał, ale faktycznie wszyscy byli bardzo mili, ja to i w klubie, i poza klubem. Fajnie, fajnie, że mi to mówisz. I wspaniała atmosfera była. Tak, czyli super wspominasz ten, to, co mówisz. No, to... no na pewno taka atmosfera w takim klubie warto było grać, nie? Okay. Dla tej atmosfery, dla tych kolegów, z którymi wtedy grałem, no, super było. A propos, ostatnia rzecz a propos Pruszkowa. Wystąpiłeś w 13 posterunku. Tak. Powiedz mi, przygotowywałeś się jakoś do tej roli, bo tam rola jakoś wybitna nie była, ale na pewno coś trzeba było się przygotować, nie? Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? To był jakiś... wtedy właśnie wszedł ten hop. To były napoje, czy oni coś takiego robili? Gazowane jakieś tam, takie kolorowe. I oni jakoś, to był ich pomysł, czy jakieś mieli kontakty tam z tym producentem filmów, okay. że w ramach właśnie jakichś tam sponsoringu. Fajnie, coś, fajnie czegoś, to był odcinek. Z Tyrese'em Walkerem. Tak, to, a ten Walker. Trzeci zawodnik to nie był? Nie, to był aktor. To był aktor. To był aktor i akurat dobrali takiego wyższego, żeby wyglądał jak koszykarz. On nie miał kompletnie pojęcia o koszykówce. I de facto on grał, nie? On tam coś tam najwięcej miał do powiedzenia. No bo ty też tam Agnieszka Włodarczyk chyba tak, wystąpiła, nie? Tak. Zresztą nie wiem, czy, no tam nie, czy zagadałeś na teraz na... Znaczy mieliśmy bardzo dużo czasu, bo to... Ale teraz mówię na kampie Marcina. Nie pamięta pewnie, że... A nawet nie zagadałem, zapomniałem o tym zapytać. A ja sobie przypomniałem później dopiero. No, ja zapomniałem kompletnie. Kompletnie zapomniałem, nie wiem, czy ona pamięta w ogóle to też to tych, ona w tych odcinkach występowała chyba w każdym, nie? To mogła też nie pamiętać, tych odcinków trochę było, to przez dłuższy okres kręci. Wrócę jeszcze na koniec jakby twojej kariery jako zawodnik do Śląska, ksywka morderca o twarzy dziecka, wiadomo, nie? No. Taką miałeś, natomiast pamiętam jak dziś taką scenę ciebie chyba, no trudno, żebyś ty się zdenerwował, trzeba ci zajść za skórę, delikatnie mówiąc. Ale pamiętam taką sytuację w Hali Ludowej, jak Zbigniew Białek cię wkurzył na maksa chyba. Mhm. Nie wiem, no tak z ciekawości, ja pytam tak, jak pamiętam twoją karierę, co, powiesz mi, co tam się stało wtedy? Czy on cię sprowokował, czy po prostu wiesz co, gdzieś tam no, faktycznie, nie, no faktycznie wtedy straciłem jakby panowanie nad sobą, aczkolwiek... Ale pięknie, no pamiętam, jak ten bidon pięknie poleciał. Tak. jak to mówią, w stresie gniewu cierpliwego, nie? Ale no słuchaj, no może też sędziowie troszeczkę, wiesz, wtedy było dwóch sędziów, pozwolili za dużo, chcieli może gdzieś zobaczyć. Ta sama pozycja, zobaczyć, on pewnie się chciał pokazać, on chyba też starał się do Śląska dostać, nie? Znaczy nie wiem, czy się chciał dostać do Śląska, ale wiem, że wtedy był trenerem, to był chyba Słupsk, nie? Tak mi się wydaje. Słupsk, no? Tak, i tam był trenerem ten Aleksandrowicz i z tego, co pamiętam, tak mi później mówili, że on namawiał do takiej prowokacji. Tak, żeby prowokować. Czyli stara szkoła, trochę hamowy, sprowokuj. No bo jak nie są w stanie ci ustać, nic zrobić, no to co ma zrobić? No tylko cię może sprowokować. Słuchaj, no faktem, że pamiętam wtedy ten mecz nam się nie układał, ale i tak wygrywaliśmy, okay. No bo to wiadomo, wtedy Śląsk wygrywał z każdym. Ale się nie układało. No i gdzieś tam w którejś, chyba w drugiej połowie była ta sytuacja, gdzie mnie wyrzucili z boiska, ale no i tak wygraliśmy ten mecz, nie? To tam nie było, że przegraliśmy przez to, że ktoś mnie sprowokował. Aczkolwiek ta sytuacja dużo mi dała do myślenia, już później nigdy tak nie postąpiłem. Tak życiowo, czy przez to, że prezes karę wcisnął? Wiesz co, wtedy te kary to były takie... Wiesz, zarobiliśmy naprawdę dobre pieniądze i to czyli bardziej ta kara dotknęła ta klub? Nie klub, tylko ta druga kara w zawieszeniu na chyba 3 czy 4 mecze. No tak, no bo nie mogłeś. Bo ta finansowa to było takie, wiesz... No, rozumiem, to, jak obiadek albo frytki. Słuchaj, jeszcze chwilkę a propos Śląska, bo tam też cię poznałem bliżej, grałem z tobą
jakby wszedłem do drużyny, nie powiem, sezon 2003-2004. Wtedy miałem, się śmieję, VIP-owskie karnety, bo siedziałem z wami w dresie. Mhm. Oglądałem finał, ostatni finał Śląska z Prokomem, tak? Co nie udało się go wygrać wtedy. Tak, to tak. Ja chyba nie grałem nawet w tym... Kontuzję miałeś chyba, nie? Tak, w tym w finale już nie grałem. I pewnie, i dlatego może nie udało się zdobyć tego mistrzostwa, no bo gdzieś tam też wypadłeś, natomiast ja bardziej siedziałem zajarany jako dzieciak, że w ogóle pierwszy sezon jestem, ale powiesz, co tam tak naprawdę, Prokom był lepszy wtedy, twoim zdaniem? Czy też były jakieś problemy? Bo to był ostatni właściwie sukces Śląska. Potem były tylko dwa brązowe medale. Na pewno nie był lepszy Prokom. Na pewno nie był lepszy. Aczkolwiek i gra w Eurolidze. My mieliśmy wąski skład. Niektórzy gracze nie trafili z formą. Bo wtedy pamiętam, ten Tunnel Tain w finale słabo grał. A w Eurolidze miał dobry mecz. Miał naprawdę dobry mecz. To był dobry zawodnik, a słabiej grał. Też błąd, wydaje mi się, Kacurina, że nie ogrywał wtedy Ignerskiego za dużo i Chyrzego. Bo on już odstawił też ich, tak? Tak. Znaczy, Chyrzy w ogóle prawie nie grał. Radek miał 20 parę lat wtedy, nie? Tak. On prawie w ogóle nie grał w tym sezonie, a Ignerski, grał, ale też nie w takich wymiarach, jak już grał rok później, czy dwa lata później. Nie? I mi się wydaje, że mnie trochę zajechał. To wiesz, bo to też kolano wtedy, nie? Tak, wtedy mi też kolano wysiadło. Przecież był jeszcze Adam, był Maciek, Tunnel Tain, I Pero, Wasyliewicz, pamiętasz? Chyrzy, ja, tak, Wasyliewicz. I Ryan. I Lin Greer chyba był, nie? Lin był, Lin no to Greer. Zobacz, jaki był skład. To moja parafia do dziś, Lin, tylko i wszyscy Ryan Lin. Randall, tak. To zobacz, jaki był skład. To gdzie ty mówisz o jeszcze Kościuk był wtedy. Chyba. Pamiętam. Ja siedziałem z Kiba i Paweł Mróz jeszcze byliśmy turyści tak zwani. Być może był, już tak nie pamiętam. Po tym sezonie przyszedłeś do Turowa, ale tam ta kontuzja, trzy mecze sprawdziłem chyba. To też mi nie wyszło. No i potem 2005-2006, Śląsk 2007-2008. To już końcówka. Tak, to wtedy te dwa brązowe medale. A powiedz mi, w tym sezonie, kiedy Śląsk się rozpadł, to ty miałeś kontrakt? Nie. Nie miałeś, tak? Nie, już czyli nie generalnie nie, już nie ten sezon 2007-2008. No tak się szczęśliwie złożyło, że przewidziałem to, co się stanie. A już nie ja chciałem pamiętam, grać. Wystawiałem dwie faktury i na drugi dzień ogłosili upadłość. Wiesz co, nie chciałem już grać poza Wrocławiem. Już jakoś... Samo z siebie to wyszło. Tak. Stwierdziłem, że się wypaliłem. Nie ma sensu tego ciągnąć. Wiesz co, tak tylko podsumowując ciebie, jak pamiętam jako zawodnika, że zawsze jak byłeś na parkiecie, to wiedziałem, że jak rzutu nie oddasz, to zrobisz coś mądrego. Albo tak, żeby ktoś inny mógł się wykazać. A z kolei jak ciebie nie było, to ja na przykład rzutu ze stójki nie mogłem oddać. Wiesz, jak zrobiłeś pick and pop, to zawsze gdzieś tam mnie poczęstowałeś i mogłem rzut oddać, także czytanie gry, rzut, tak jak tu mówiłem Zielonemu, nie cukruję, ale mówię prawdę, to był inny level, nie, w ogóle. I jeszcze jedna rzecz, już kończę tą pierwszą część, którą tak zapamiętam, taki tekst, nie wiem, czy jak byliśmy w pokoju ostatnio, nie wiem, rok albo dwa lata byliśmy właśnie na koniec swojej kariery, po obiadku, przed meczem zawsze tak rzucałeś się na łóżko i mówiłeś, że, czekaj, cytuję, takie piękne powiedzonko, wspaniałe jest życie sportowca, weź to skomentuj, nie? Proszę cię. Ja wiem, o co ci chodziło, nie? Ale to tak jest, wiesz, naprawdę śmieszne, ale też mądre zarazem, nie? Znaczy, oprócz tego, że my gramy, trenujemy, ja grałem i trenowałem, to człowiek poza odpoczywaniem nie jest w stanie robić, bo to jest tak wyczerpujące zajęcie, tak męczące, że każdą przerwę się wykorzystuje na odpoczynek, nie? No wiesz, wtedy też nie wiedziałem, co to jest być ojcem, nie? A ty wtedy już dzieciaki, ile miały lat? To jest 2000, który? 7, 8. To 3-4 lata, nie? No to wiesz, teraz ja wiem, że ty po prostu odpoczywałeś na wyjeździe, bo taka jest prawda, że się śpi się więcej i spokojnie, nie? Dokładnie. Słuchaj, tym wspaniałym akcentem zaczynamy konkurs, bo tu taki jest napis ciekawy. I odsuń, zaraz ja ci mam powiem. Uważaj, oddasz 13 startować? Rzutów. Oczywiście. Aha. Tylko wiesz co, ja znowu się będę tłumaczył, ale tutaj podliczałem i ostatnio Zielonemu wyliczyłem, miał oddać 13 rzutów, a powiedziałem, że 15 oddał. 5 rzutów prawą ręką, 5 lewą. Ale ty na to? A jak? I 3 ci będę przeszkadzał, dobra? Ale ja mogę wsadzić. No nie, rzucaj przez ten. Wiem, że możesz. Poczekaj.
Tutaj Kamileczku się tapczan przyjmuje, twój ulubiony, tak jak ci się spodobał. Deska przyjmuje? Jak chcesz, sprawdź tapczan. Masz 5 prawą, pamiętaj, 5 lewą, po 5 stop. No, zielony też mówił dobrze, rzutu nie przepijemy. Zawsze, a z tego kąta zawsze w tapczan, 2-2. 3-3. Ale nerwy. Nerwy? No, to wiadomo. I co teraz? Przy tym w NBA powinieneś grać. Dzisiaj byś grał w NBA, nie? Tak szczerze, no wydaje mi się, że miałbyś duże szanse. Wiesz co, no, gdyby się kolano nie wybuchło, to myślę... Teraz bym, moje postrzeganie kariery by było nie, że tu i teraz i jutro. No, dzisiaj to na bank byś... Tak, tu i teraz, jutro i pojutrze jeszcze by było. Summer League na pewno. Słuchaj, lewą teraz. O kurde. Mikrofon. 0-1. Babunia. Tak jest, widzisz? O, za mocno. 1-3. 2-4. Tak. I tapczan jeszcze. Jeszcze? Czekaj. Masz 8 na 10, jeszcze 3. Poczekaj, bo ja tu mam przeszkadzacze. Aha. Uważaj. O kurde. Uważaj, kurde. Uważaj, będę ci przeszkadzał teraz. Ale i co on zaraz masz robić? 3 rzuty, jak ale chcesz. Czym? A wolisz blondynki, czy Ewa, blondynka, nie? Żona. Jak chcesz. Ale patrz, poczekaj, kurczę. To jak 1-1. Uważaj, ostatni. Myślałem, że wpadnie tak. Wspaniale. W sumie jedna wpadła? Tak, tak. Podliczę spokojnie. Na 13 rzutów wpadło... A skąd te 13? 9. Bo Kamileczku 13, bo miałem numer 13. Taki pomysł, wiesz, coś innego. Dobra, zdejmuję to. A zielony ile miał? Zielony miał... Poczekaj. Tu wszystkie notatki. 7. Uuu, jestem lepszy. A jakieś nagrody będą? Tak, tutaj zielony jakby wygrał, to w czasy do Włocławka by dostał. Czekaj, kawsko sobie przesunę. Jedziemy dalej. Zanim jeszcze tylko do tej kariery trenera przejdę, to takie pytanka zwykłe. Jaka muzyka dalej? To samo? Klimaty rockowe? Tak, tak. Bardzo lubię mocne granie. Guitar Hero jeszcze masz? Nie. Bo graliśmy kiedyś, nie? Tak. Z szwagrem. Dzieci przejęły, że tak powiem, ja już od tamtego czasu nic nie grałem. Czyli konsole nic? Kompletnie. Komputer, gry już mnie nie interesują. A powiedz, jak ten pomysł Marcina Gortata odebrałeś, bo to bardzo miłe było, nie, że zaprosił was. Mi na przykład było bardzo przyjemnie was oglądać i że ktoś w końcu wykorzystał takich ludzi, nie? No, bardzo, bardzo miłe, no. Szczerze mówiąc, to jest gdzieś takie zaproszenie pierwsze. Tak, że ktoś docenił, nie? Bo z PZ Kosza to tak... No, ale taka jest prawda, no bo jakby w Stanach się wykorzystuje potencjał tych legend, tak, prawda? Tak, tak. No poza tym, no wiedzę też macie, no tak naprawdę od kogo się uczyć, jak nie od najlepszych, ale ja pięknie mówię. Słuchaj, co robiłeś po karierze? Zanim zacząłeś studia, byłeś rzecznikiem prasowym? Tak, ale to... W trakcie? Tak. W Śląsku, w nie? W tym Śląsku farbowanym. Okej, słyszałem no, o tym. Miałem tam też propozycję, ale poszedłem do Zestalu Zielona Góra, bo nie chciałem się mieszać w te klimaty. Natomiast myślę, że dobrą decyzję na tamten czas podjąłem. Mam do ciebie wielki szacunek za to, że po zakończeniu grania zrobiłeś studia. Że słuchaj, no bo taka jest prawda, że nikomu się nie chce iść po karierze wieku 30 paru lat. No mi też nie chce. No, ale zrobiłeś się magistra masz i jesteś trenerem. Tak. Bo była taka sytuacja, że bo nie miałem tych papierów trenera, nie? To też jest jakieś chore w Polsce, że nie mogłem być trenerem. Tyle lat grać. Tak, po tylu latach grania na takim poziomie i no, żeby być trenerem, to musiałem mieć jakąś tam licencję, no to teraz jak tą licencję zrobić? No to tam było kilka sposobów, bo teraz to też się pozmieniało, ale wtedy jeszcze było kilka sposobów, że mogłem iść na jakiś tam jeden kurs, mogłem gdzieś tam zrobić drugi kurs, albo iść na studia
i zrobić na studiach. Nie? No to stwierdziłem, jak mam robić te kursy, no to może lepiej iść na te studia. Nie? Super, nie, naprawdę, podziwiam cię. A de facto i tak nie byłem jakoś, Bóg wie jak zajęty, to sobie nawet poszedłem na normalne dzienne... Z młodzieżą. Z młodzieżą. Ale na juwenalia chodziłeś tutaj? Nie. Chyba nie grasowałeś. Tak, starałem się omijać te takie klimaty. No tak, przecież bez przesady. Aczkolwiek też mam takie wspomnienia, że pojechałem na pierwsze zajęcia, tam wszyscy wystraszeni, ja też. No i tam jakieś takie, to była chyba jakaś, coś na siłowni robiliśmy, jakieś ćwiczenia siłowe czy coś. No i tam siedzę z jakimś, tam zrobili grupy po trzy osoby, siedzę z jakimś chłopcem i on się pyta, ty, a jaki ty rocznik jesteś? Bo ja 9-3, a ja mówię 7-4. I on nagle przestał się do mnie odzywać, jak do mnie gadał, to przestał się do mnie odzywać. Po chwili, proszę pana, a mogę tutaj coś? No tak. I się zreflektował, że rozmawia już ze starszym gościem. Panem, ale no, starszym od siebie. No, dokładnie, ale no, męczyło mnie to bardzo. Co, różnica wieku, tak? Trochę? Tak, to nie jest łatwe, ale jakoś dałem radę. Nie no, super ten czas wykorzystać, ale ty z tego co mówisz, to zawsze chciałeś być trenerem. Już będąc zawodnikiem miałeś takie plany? Nie. Ale co tu robić? Bo... nie wiem, ja próbuję tego teraz, nie wiem, z jakim skutkiem. Nie, no i dobrze, no ale... bo to, słuchaj, no każdy coś musi, no to każdy kończy, wiesz, no jak nie zarobisz dużych pieniędzy, że możesz, a ty to i tak nie... Nawet jak zarobisz, to co zarobisz, w domu siedzieć, nie? No wiadomo, no, tak jak weźmy to, tak jak przywoływałeś Marcina Gordata, no to on już ma swoje jakieś tam plany życiowe, no ma fundację, robi fajne rzeczy i on pewnie to będzie robił długo. I to mu sprawia przyjemność. No ale my, co graliśmy i, że tak powiem, nie zarobiliśmy takich pieniędzy jak on, no to coś trzeba w tym życiu dalej robić. A tak. co można robić, jak się grało, kurde, tam... No nic, ja tylko znam się na koszu, powiedzmy, no, znam się w swoim mniemaniu, no po prostu. No znasz się, no, tu nie oszukujmy się, bo tu jest też takie w Polsce przyjęło się mówić, że no ci, co grali, to się tak nie do końca znają na tym koszu. A to jest bzdura, bo teraz się zmienia ta tendencja, nie? Mi się też tak wydaje. Że owszem, my dużo rzeczy nie wiemy z tej strony trenerskiej, ale ja uważam na przykład, że mimo tego, że tego doświadczenia trenerskiego nie miałem, to, że graliśmy, to nam to doświadczenie trenerskie przychodzi dużo szybciej niż zwykłemu gościowi, który nie grał w basket i on nagle stwierdza, że on będzie trenerem, nie? No właśnie, fajnie, że o tym mówisz. No a rzeczy, które jako zawodnik cię denerwowały albo fajne były, wprowadzasz albo nie robisz tego na treningach teraz jako trener? Co na przykład takiego było, czego na przykład, no twój jakby trener, którego wspominasz najwięcej? Nie powiem najfajniejszy, to kto? Pewnie Urlep. Ja, nie? Ale nie, ja, bo często takie pytania mi zadają, jeszcze jak grałem nawet, kto był moim najlepszym trenerem. Ja ci powiem, ja nie mam nigdy czegoś tak dobra. Mogę powiedzieć, że tam trener Koniecki, trener Urlep, no, tak. No bo z nimi się odnosiło te największe sukcesy. To, tak, no bo się grało i sukcesy. Ale jeżeli chodzi o ten warsztat trenerski, no to wiadomo, jeden trener jest taki, drugi jest taki. Tutaj no, trzeba wziąć też pod uwagę typ osobowości tego trenera, jaki on był człowiekiem, bo to każdy trener, jak to człowiek, jest inny, a ten warsztat trenerski też jest inny. I ja uważam na przykład, że owszem, no, trener Urlep miał bardzo duży warsztat trenerski, ale miał inne wady, prawda? Trener Kowalczyk, świętej pamięci z Ostrowa, miał słabszy warsztat trenerski, ale miał inne zalety. I miał to coś zawsze. Tak, nie? Miał inne zalety. Był, jeżeli chodzi o gdzieś tam rozszyfrowanie charakteru zawodnika, umiał wpłynąć na tego gracza. To, czyli nie ma takich rzeczy, że jakiś, nie twierdzisz teraz z perspektywy czasu, że jakieś głupoty były i tego nie będziesz każdy robił. Każdy trener, skoro już był na tym poziomie, to miał swoje jakieś tam takie zalety, które mu właśnie pozwalały. No, ja zawsze te zalety... Fajnie podchodzisz teraz, do tego. Teraz tak, teraz to, jak jestem trenerem, teraz to jeszcze bardziej widzę, że ci trenerzy, każdy miał swoje
plusy i minusy, nie? Powiem ci szczerze, że bycie trenerem, wydaje mi się, że jest gorsze niż bycie zawodnikiem. Masz 12 ludzi pod sobą jeszcze. No, każdy coś sapie, każdy chce grać. A tym bardziej bycie trenerem w Polsce na niższych poziomach, gdzie musisz być, oprócz tego, że jesteś trenerem, to jeszcze musisz być trenerem od przygotowania motorycznego, trenerem... Jeszcze kierownikiem. Kierownicą. Dużo innych funkcji musi spełniać. Bo tak jak kiedyś tego Van Hala czytałem wywiad, że on ma najlepszą pracę pod słońcem, bo on w zasadzie nic nie robi. I jeszcze mu za to płacą, nie? Są tacy filozofi. No bo w lidze angielskiej masz trenera, widzisz, jak zawodnik wchodzi na boisko i gdzieś tam przygotowuje się, to mu tam przerzucają te taktyki, nie? Co ma jeszcze robić, ale to podchodzi jakiś ten od obrony, główny nawet mu tylko bezpośrednio nie powie. A ten główny trener, to co on robi? No on podejmuje tylko decyzje. No tak, no na pewnym poziomie zrób taki trening, ludzi, zrób dzisiaj to, zrób tamto, tego odpuśćmy, bo jest zmęczony. I za to mu płacą, za podejmowanie decyzji. Twoim pierwszym klubem, który tak prowadziłeś, powiedzmy w seniorach, to był Śląsk, tak? Wrocław. Czy WKK tak. jeszcze? WKK to był jakiś epizod? WKK, miałem grupę młodzieżową. No. I potem do Śląska. Zrobiłeś awans po tym, jak ja byłem sezon 2015-16. Śląsk się wycofał z grania w Ekstraklasie, w drugiej lidze był. I tak. Ty tą drużynę przejąłeś, to czy nie? Czy to było jeszcze rok przeczekania i później dopiero był awans? Nie, nie. W tym samym roku. I zrobiłeś od razu awans do pierwszej ligi. Tak, to z Jackiem krzykałem. To myślę, że z Jackiem no, to spory sukces, nie? No bo to nie jest łatwe na pewno zrobić. No nie, nie jest łatwe. I wiesz co, do czego zmierzam? No bo po tym sukcesie jakby minęło parę miesięcy, zostałeś zwolniony, nie? No już w rozgrywkach pierwszej ligi. W pierwszej ligi, no po awansie, powiedz mi szczerze, jakby dlaczego tą pracę straciłeś i czy bardziej to było tak, że cierpliwości ze strony klubu zabrakło, czy może postawiłeś, no jak to się mówi, nie na tych zawodników, których chciałem? Myślisz, że gdzieś tam, no znaczy, tak, no i trochę tak, i trochę tak, no bo jeżeli chodzi o zawodników, no to faktycznie były wzmocnienia. Miało być tak, że ci gracze, którzy doszli, mieli stanowić o sile tego zespołu, a tak nie było też z różnych względów, bo i były kontuzje. Wydaje mi się, że druga strona medalu to jest właśnie ta cierpliwość, no bo co to było, chyba szósta kolejka mnie zwolniła. No tak. Nikt tej cierpliwości nie miał, a wydaje mi się, że akurat w tym sezonie nie graliśmy o nic znaczącego, mieliśmy się tylko utrzymać, zobaczyć, wyczuć siłę tej ligi i atakować w następnych latach. Czyli nerwowo, jak to w Śląsku. Było, nie? A nerwowo, bo tam zawsze jest nerwowo. No, tam nerwowi to, ludzie. Nerwowi ludzie, ale kurczę, wytrąciłem się z równowagi. A jakie wnioski wyciągnąłeś z pracy we Wrocławiu? Żeby nerwowym nie być. Na pewno czegoś się nauczy. Wiesz, to takie pytania zadaję trochę, może nie fajne, bo to nie wiadomo, co powiedzieć, ale... Wiesz co, wnioski wyciągnąłem takie, że jako zawodnik człowiek mógł się czuć pewnie w każdej sytuacji, a jako trener nigdy się nie może czuć pewnie. Tak, to jest jednak taki troszeczkę podły zawód, bo ten trener niestety, ale ja mam takie wrażenie, że jednak jakim by się trenerem nie było, to zawsze trzeba gdzieś tam patrzeć to jakby od dołu na to, z takim dystansem podchodzić do tego. Nie można się czuć, bo na boisku jak się grało, było się w formie, to można było zadzierać nos do góry, że teraz ja tu rządzę, ja tu dyktuję warunki i... No i tak, i szedłeś do domu i miałeś w nosie. Jak miałem tą pewność siebie, no to wiadomo, nikt mi nie mógł podskoczyć, a jednak w trenerce jest inaczej, tu nie można nigdy się czuć zbyt pewnym. Tym bardziej, że ty miałeś młody zespół i z jednej strony chcieli ogrywać pewnie młodych, dokładnie, ale przegrywaliście, dokładnie. No i presja gdzieś tam wynikła na pewno. I to jednak pozostanie do końca, że tak powiem, już no, pewnie tym trenerem będę chciał być długo, a więc to jest dla mnie taka nauczka, że
jak długo będę tym trenerem, tak długo nie mogę się czuć pewny, okay. Raczej nigdy się nie mogę czuć pewny. Ostatnie pytanie a propos Śląska Wrocław, żeby też tutaj ludzie, którzy będą to oglądać, nie myśleli, że to jest właściwie podcast rozmowy o Wrocławiu, natomiast na początek biorę ludzi z jakby, którzy mogą się pojawić tutaj. Jeszcze mamy chwilę czasu. zaraz kończymy. Widzisz, zaraz zapomnę, o co cię chciałem zapytać. Już wiem. Czy po prostu a propos Śląska, czy trochę cię nie denerwuje, zrobiłeś awans i nie denerwuje cię to, że teraz troszeczkę ta dzika karta została kopiona, trochę na skróty poszli? Czy masz to gdzieś tak, no brzydko mówiąc, w nosie, nie? W tym momencie. Ja to zawsze miałem w nosie. Bo ja ci powiem, dla mnie te awanse to są czasami bez sensu. No. Naprawdę się trzeba narobić, zainwestować kupę kasy, żeby zrobić awans. A czasami się nie uda, nie? Masz teraz dwa kluby, które, no nie wiadomo jeszcze co z Kłodzkiem, ale Politechnika Gdańska już zrezygnowała z gry. Słyszałem, że Kutno też walczy o życie. Nie, Kutno chyba będzie, tak, ale Kłodzko nie wiadomo. I to widzisz, to te awanse, no owszem, no kiedyś Śląsk miał takie hasło, że awans honorowy, tylko awans sportowy, tak? No tak, nie, no pytam dlatego, bo pracowałeś tam i jakoś tak chciałem, a teraz samo pytanie mi się nasunęło. Ja, no, mieli ciśnienie, żeby grać w tej Ekstraklasie, nie, no jasne, a więc... Prawda jest taka, że Śląsk powinien być w Ekstraklasie, bo ludzie się interesują i na pewno, no trzeba kibicować mimo wszystko. No jasne. Bo to fajnie by było. No pewnie, jakby 18 kiedyś zdobyć. Gratuluję ci awansu z Opolem, bo poszedłeś do Politechniki Opolskiej. Nic się nie dzieje bez przypadku, bo gdybyś nie stracił roboty, to byś tam nie trafił. Pierwszy sezon miałeś w teorii skład lepszy chyba, nie? Tak, tak. Ale w drugim co? Zrobiłeś awans i co tak naprawdę kluczem było, oprócz wiadomo jakby pracy trenera? Znaczy wiesz co, bo to jest tak, że zobaczymy jak będzie w tym roku, ale od pierwszego gdzieś tam treningu, od pierwszego sparingu było widać, że ten zespół fajnie funkcjonuje. I no wiesz, to jak się buduje zespół, nigdy nie wiesz do końca jak to będzie wyglądać. Wiesz, można gdzieś coś przewidywać, jakieś robić analizy poprzez to, kto z kim grał, w jakim zespole, na jakim poziomie, ale nigdy do końca właśnie do tych pierwszych sparingów nie wiesz, jak to wszystko razem będzie funkcjonować. A w zeszłym roku naprawdę ten skład, jak każdy na nas patrzył, to tak mówił, no jak ósemka będzie w tej... To sukces. Tak, to będzie sukces, nie? A my naprawdę od pierwszego sparingu mówię, kurde, no ci chłopcy fajnie wyglądają. I wiesz, to czy to moja zasługa? Nie, bo to wszystko się fajnie gdzieś pospinało. No, klimat owszem, się zrobił. Tak, zrobił się klimat, a to, że oni, że myśmy grali coraz lepiej, owszem, no to już gdzieś jest ta praca trenerska, nie? Że my, że to fajnie funkcjonuje, a funkcjonowało później jeszcze lepiej. To już jest gdzieś wiesz, praca trenerska, fajnym... ale to trzeba mieć trochę szczęścia, bo w tej pracy też trzeba mieć dużo szczęścia. No bo widzisz, bo nawet zresztą podpisałeś Tomka Ochońkę, który był grał ze mną w Polonii Leszno i przepraszam, że ci przerywam, ale tak jak fajne masz podejście, że na bardziej z dystansem podchodzisz, bo nie ma co zakładać. Będziemy grać. No właśnie, on miał być pierwszą jedynką. U nas mieliśmy gdzieś tam w teorii grać w finale. Chłop się rozwalił tydzień przed ligą i sezon miał z głowy, nie? To już są też, no, tu... Wypadki losowe. Tak, wypadki losowe i te kontuzje, tfu, oby było ich jak najmniej, one są jednak, się przytrafiają, no tak. Nie? Fajny skład zrobiłeś, bo podpisałeś Tomka, fajny skład, Kaczmarzyk, no, ale też Szymański. Dokładnie. Też nie wiem, jak to będzie funkcjonować, nie? Zobaczymy. Zostało kilku chłopców z zeszłego roku, tych dwóch podstawowych, no na pewno nie będzie Łukasza Wojciechowskiego, a Krzysiek Chmielarz jeszcze jest gdzieś, są prowadzone z nim rozmowy, ale on też ma swoje obowiązki, on pracuje, ma pracę, ma jeszcze, poza pracą ma grupy młodzieżowe, bo on też jest trenerem,
a więc ciężko mu jest to pogodzić, żeby praca grupy młodzieżowej, jeszcze grać w pierwszej lidze, gdzie już nie da się trenować 2-3 razy w tygodniu. No nie, tylko no to już jest więcej. Takie już... Ale są jeszcze prowadzone z nim rozmowy, okay. Może się coś urodzi. No to fajny budżet ma, słuchaj, gratuluję ci, bo tak wiele chłopaków by chcieli jest mieć. Budżet jest fajny, bo to jest pierwszy taki sukces w Opolu. No i fajnie, że takie ośrodki się... Tak, nigdy nie było pierwszej ligi i no tam się tak i miasto się napięło i wiesz... I klimat się robi. Tak, i uczelnia się... bo to jesteśmy klubem uczelnianym, nie? Politechnika Opolska. A więc chłopaki mogą też studiować. Tak, ale dokładnie. No to jest... Studiują. I tak robią. Tak, i okay. Tak robią. Dawno, Szlachetka studiują. Super. Ostatnie mam pytanie do ciebie, już cię nie męczę, a propos kadry Polski. Jako no, byłego reprezentanta, który... Bo to chyba był największy sukces na Mistrzostwach Europy, nie? 7. miejsce w historii. Tak. Powiedz mi, co nasza reprezentacja ugra na tych Mistrzostwach Świata, bo wszyscy liczymy na sukces, nie? Mimo wszystko, żeby ten basket szedł do przodu. Prorokiem nie jestem, nie wiem, co ugra. Na pewno szkoda, że nie ma Lampego. Na pewno, no ale to tak bo mówi to jest... się, że trzeba się prosić o to, żeby zagrać. No ale co zrobisz? No on zawsze był dziwny. No ale to tak nie powinno być, bo Zielony miłuje, że wy za darmo graliście. Nie było żadnych dniówek, czy może... To czasami były jakieś, to zależy od trenera, nie? U Langosia mówi, że coś zrobił, się zaczęło. To zadłużył na 10 lat. No tak. To dniówki zrobił takie, że Marcin Gordat by przyjechał na ten Ci wszyscy na kadry chcieli. Tak, no, ale co będzie? Jakby no pytanie takie, no mówię, ale jako trener, były zawodnik, co ważne będzie, żeby pierwszy mecz ciężki będzie z Chinami, bo gospodarz, nie? Gospodarz, no. Znaczy... No na pewno, też gramy w innej strefie klimatycznej, to też ma znaczenie na pewno, czy akurat to będzie nam pasować. No bo to nie ma się co oszukiwać. Chiny to też jest inna kultura, inny kraj, inny czas. Trzeba się zaaklimatyzować. Tak jak mówisz, z gospodarzem na dzień dobry, to też nie jest dobrze grać. Bo to no i te egzotyczne później też egzotyczne, drużyny też nie wiadomo. Też nie wiadomo, bo tam na pewno będą wyskakani, wybiegani. To wiesz... Nic, ja uważam, że powinniśmy się cieszyć, że na pewno na zdrowo podejść i co się uda, kiedyś, to się po prostu tak, uda, no, ja a nie napinać się. Jak byliśmy na tym ostatnim meczu z Maćkiem w Warszawie komentować, to ja powiedziałem, że każde zwycięstwo to już będzie dla nas jakby, wiesz, mistrzostwo świata. Też myślę, że powinniśmy się wspierać, a nie tam dokładnie, męczyć i szukać. O awansach nie ma co na razie mówić, trzeba dobrze wypaść i tyle. A wydaje mi się, że trzeba tak kontynuować, budować tą kadrę, żeby, bo tu naprawdę kilku graczy, którzy już grają od lat w tej kadrze i nie widać następców. No nie? To jest problem. To jest problem, a tu trzeba szukać tych następców. No to będziemy działać. Ty już zacząłeś pracę trenerską. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, że przyszedłeś. Podobało się? Spoko bardzo, było, nie? Wspaniała rozmowa, nie? I ta peruka. Życzę ci powodzenia w prywatnym życiu i w karierze trenerskiej. Także dziękuję ci wzajemnie. Bardzo. I do zobaczenia w sezonie. Do zobaczenia, jasne.